Cześć, z tej strony Dr. Hodo, witam wszystkich bardzo serdecznie w czymś nowym, czymś czego jeszcze nie było. Jeszcze nie wiem jak ta seria będzie się nazywać, wiem natomiast, że w niej będziemy omawiać to, co najgorsze na tym kanale. Czyli komentarze. Zakładając Urlotem klinikę, mieliśmy taką myśl. Wielką ideę, żeby wyleczyć świat League of Legends z bólu dupy. Dlatego właśnie, czego pewnie niektórzy z was nie wiedzą, nasz kanał na początku nazywał się Klinika Bólu Dupy. Nazwę zmieniliśmy później, z wielu względów, nie wnikajmy w to. Pieniążki. Mimo tego, że naszym celem było wyeliminowanie bólu dupy z świata LoL'a, jakimś cudem ten wrzut, ta narośl, pojawiła się na naszym kanale. Jest w dashboardzie YouTube'a takie miejsce, w którym można zobaczyć komentarze, które zostały odrzucone przez algorytm. Ponieważ były spamem, zawierały zablokowane słowa, przyczyn jest wiele. Natomiast dzisiaj chciałem przejrzeć z wami te właśnie komentarze, i pokazać wam perełki. Także startujmy! Dzięki temu youtuberowi zacząłem nagrywać na YouTube. Polecam go i zapraszam na mój... The fuck? Bardzo solidna, klikalna reklama. Nie mogę się doczekać, żeby skopiować nazwę twojego kanału, wkleić ją w pasek wyszukiwarki i zobaczyć, co masz do zaoferowania. Dobra robota, Christoph. Tutaj mamy chyba komentarz z filmu, w którym informowaliśmy, że Nelly i Kapten odchodzą. Sawek pisze: doktor Nelly? Akicia na to: Kaptyna i Nelly znajdziesz na FB Misiaki, Nelly i Kaptyna. Wojtek Niedbał pisze: słaba podróbka Nelly. Kicia pisze: Kaptyna i Nelly znajdziesz na FB Misiaki, Nelly i Kaptyna. Mati procent 1% pisze: tak mi smutno bez Kaptyna i Nelly. Kicia pisze: Kaptyna i Nelly znajdziesz na FB Misiaki, Nelly i Kaptyna. Kurwo! Oglądam klinikę prawie od początku, bardzo lubiłem doktor Nelly, ale potem zmieniłem o niej zdanie. Doktor Nelly wcześniej mieszkała z doktorem Urgotem i się przeprowadziła. Nie. Nie. Po prostu nie. Chciałbym dostać nagrodę podkładka, bo nie mam i bardzo lubię wasze filmy i nie mogę sobie kupić podkładkę. Mój e-mail trójcagamingowa@gmail.com. Wystarczy przeczytać komentarz, zanim się go wrzuci do internetu. Braliśmy udział w Lidze Akademickiej Ogólnopolskiej. Możecie zagłosować na nas pod wideo, ikonka i zagłosuj. Dla głosujących będzie dostosowana najlepsza karta graficzna warta ponad 2000 zł. Znak zapytania? Czyli będzie, czy nie będzie? Nie wiadomo. Proszę Państwa, taki news, jeżeli wrzucacie link do komentarza na YouTubie, to najprawdopodobniej zostanie ten właśnie komentarz oznaczony jako spam i nie pojawi się nigdzie. Także jak coś, to uderzajcie do nas. My na grupce możemy takie rzeczy postować. www.banaki.pl/ps4. Już klikam. Ten film jest epic! Jest, jak ten telefon wygląda. Może dlatego, że nim rzucam. Staty Andrzeja. 666! Jak dasz like, będziesz bogaty. Kom, nie umrzesz sam. Sub, zaliczysz swoją dziewczynę. To tak właśnie działa. Wasze dziewczyny siedzą nad wami, czekają, czyhają za waszymi plecami, patrzą wam na monitor. I za każdym razem, kiedy myszka zbliży się do przycisku subskrybuj, ona już powoli, ale nie wy, pojedziecie gdzieś dalej. Klikcie na komentarze, napiszecie jakiś komentarz, może przejdziecie do innego filmu. One będą czekać. Kiedy w końcu znajdziecie ten idealny kanał, zbliżycie się do przycisku subskrybuj i klikniecie go. Nic się nie stanie. Zasadniczo nic się nie stanie. Kto da mi suba, znajdzie jutro 100 zł. A spróbuję. Pro galera, que costa de League of Legends de amo confeira, no canal do mea amigo. Ela faz zueira sobre o jogo. Sunfiram e amuito. Angro catado. Zapraszam wszystkich na mój kanał, na którym piję wodę. Pomocy mam chorą córkę. To się nie tak pisze. Gargazuki wrzucił pod jednym z naszych filmików taką propozycję. Seksiaki Team, ADC, Ezreal, Support, Tark, Mid, Echo, Top, Jace, Dżungla, Jarvan. Hans na to odpisał: no chyba ci mama nie kocha. ADC, Kog'Maw. Support, Tahm Kench. Mid, Cho'Gath. Top, Urgot. Dżungla, Gragas. To jest prawdziwy śmieszek. Debilu. Wbijajcie na mój kanał, znajdziecie tam spoko content. Sub for sub. No kuźwa, powiem ci, idę w to, to mi się opłaca. JDJ DJD. No debil. To jest mistrz spamu, proszę państwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem komentarzy. Karol Kaczmarek pisze: jak mnie Nadian wie.
Przez jej głos mam coraz większą ochotę na wymioty, a gdy widzę, jak się wymądrzę na fejsie, to już w ogóle. No, panie Karolu, no. Nie wszyscy muszą wszystkich lubić. Ten moment, kiedy oglądasz jako jedna z pierwszych i nie wiesz, co napisać, aby twój komentarz miał dużo lajków. Ten moment, kiedy kurwa dorośniesz! Proszę państwa, no, niech sobie Oleczka pisze, na co ma ochotę. Zobaczcie, ile zgromadziła lajków. A pan, panie Danielu? Zero. Zero. Jak grałeś treszem, to ja dole, jaki ty noob. Na nim tyle błędów robisz, mech. Przepraszam, że panu uraziłem z tą grą. Przepraszam. Ja naprawdę chciałem tylko dobrze się bawić. Grając ze znajomymi w grę. Mam nadzieję, że pan Endiop Koziorowski mi wybaczy. Już nigdy tego nie zrobię, obiecuję. Już nigdy nie zagram. Trzymajcie mnie za słowo. Było już późno. Siedziałem przy komputerze i sobie grałem. Przecinek. Nagle, ni stąd, ni zowąd, zobaczyłem postać w rogu mojego pokoju. Miała białą bluzę nasiągniętą krwią, czarne spodnie, trampki i włosy. Skórę miał białą jak ściana, błękitne oczy, które były otoczone czernią, oraz wielki, wycięty, wieczny uśmiech. W ręku trzymał nóż kuchenny, przecinek. Powiedział przecinek, słonko, czemu nie śpisz? Przecież jest już późno, chodź położę cię spać. Wtedy zaczęłam uciekać, a on znowu powiedział, a, rozumiem, chcesz się pobawić trochę? No dobrze, pobawmy się w chowanego. Ja szukam, liczę 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1. Schowana czy nie? Szukam cię. Co było dalej? No cóż, znalazł mnie w ogródku. Gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno, trzymając w ręce i powoli ciął gardło nożem, mówiąc, idź już spać. Tu spóki, next. Uważam, że wasz kanał staje się coraz bardziej patologiczny i idzie w stronę takich streamerów jak Daniel Magical lub Xayo. Kurwa, pojebało? Jak wam się podobają duo odcineczki? Chujowe jak sam chuj. Powiem panu, panie sroga poziomka, porównanie panu wyszło. Mickiewicz dzisiejszych czasów. Kiedy majtki z Urgotem? No właśnie, to jest pytanie. Urgot? Kiedy majtki z Urgotem? Przerywam właśnie montaż, żeby zadzwonić do Urgota i dowiedzieć się, co z tymi majtkami. Abonent chwilowo niedostępny. Możesz wysłać mu bezpłatną notkę SMS z twojego numeru telefonu. Aby wysłać wiadomość SMS o treści, proszę o pilny kontakt. Wybierz 1. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz 2. Odezwij się w wolnej chwili. Wybierz 3. Myślę o tobie. Notka SMS została wysłana. Do usłyszenia. Ja dole, jakie to śmieszne. A tak naprawdę to żałosne jest. Bro, you got me? You got me good. Przeczytałem te kilka pierwszych słów i mówię, he, jesteśmy zarąbiści, ale zaraz potem nastąpił z redakcji. Tak naprawdę to żałosne jest. Możecie mi wytłumaczyć, co jest z tym śmiesznego? Nie. Przepraszam, panie Trono Shadows. Nie możemy. Hodokuwra, za 3 miesiące mamy 2018, a ty dalej używasz Leon w odcinkach. Za to również muszę przeprosić, bo wiadomo, że jeżeli piosenka wyszła w roku 2016, w 2018 nie możemy już jej używać. Proszę państwa, to grozi konsekwencjami, tak? To tak jak produkty spożywcze mają swoją datę ważności. Tak samo jest z muzyką. Nie rozumiem, jak ludzie subują lalki palące się na kasę. Tylko na kasę. Boostowane ścierwa w grze Hardstack in Gold. Jeszcze wam donaty dają. To niezła praca. Liczę, że każda was z waszego teamu umrze w brązie i wasz kanał straci wszystkie suby. Ja też nie rozumiem tego, jak można komuś płacić za robienie coś, czego się lubi. To jest po prostu, to wykracza poza moje pojmowanie świata. Jeżeli coś lubisz, to robisz to za darmo, to jest oczywiste, tak? Jeżeli natomiast czegoś nie lubisz, to nazywasz to pracą i robisz to za pieniądze. Nie wiem, jak można tego nie rozumieć. Dobra, proszę państwa, to wszystko w tym odcinku. Myślę, że przeoraliśmy troszkę to raczysko, które toczy się po komentarzach na naszym kanale. Zostawcie trochę lepszej jakości komentarzy pod tym filmem. Będę wam bardzo wdzięczny. A na teraz melduję się... Na razie. Oddzwania. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za notka SMS? Ja się chciałem zapytać, kiedy będą majtki z Urgotem. A czy ty właśnie prowadzisz streama, że tak się pytasz? Nie. A, czyli prowadzisz, dobra. Nie będzie, a po co ci to wiedzieć? Bo tam były jakieś lajki i się chyba zebrało. W sensie, ty zrób wreszcie odcinek jakiś, tak? Ja mam sesję, ja jestem zajętym człowiekiem, ty jesteś wolnym człowiekiem. Powinieneś robić filmy na kanał, od tygodnia nie ma już. Pierwszy komentarz klinika.
Czyli nie będzie majtek.